tam na dole za mną mogliście zobaczyć przed chwilą niedźwiedzia Wojtka, polski akcent w Edynburgu. Niestety nie pokażę wam z bliska, bo zamknięte. Byliśmy tak naprawdę tutaj, żeby pokazać wam Princess Gardens, a niestety jest zamknięty, jestem rozczarowany. W Szkocji też można jeść lody, niestety. Myślałem, że chociaż tu uniknę tej pokusy. Zapraszam. A to jedna z głównych ulic Edynburga, Princess Street. Są tutaj sklepy. Sklepy. Edynburg, miasto w Wielkiej Brytanii, jedna z 32 jednostek administracyjnych Szkocji. Od 1437 roku stolica Szkocji, od 1999 roku siedziba Parlamentu Szkockiego, który utworzono na nowo po przerwie trwającej od zjednoczenia z Anglią w 1707 roku. Edynburg to miasto kompletne. Stolica Szkocji ma w sobie wszystko to, czego szukamy na wyjazdach. Jest tutaj morze, są góry, są ważne zabytki i średniowieczne ulice, ale są też promenady i nowoczesne centra handlowe. Są parki, jest bardzo dużo parków, rzeki, stawy, no i oczywiście są muzea, a samo miasto posiada status miasta literatury UNESCO. Ten sam tytuł posiada nasz kochany Kraków i od niedawna również Wrocław. Edynburg ma opinię istnej piękności. W głosowaniu zorganizowanym przez World Guides został ogłoszony 4. najpiękniejszym miastem na świecie, a wyprzedziły go tylko Paryż, Florencja i Rzym. The Royal Mile to główna ulica Edynburga, to centrum komercji. Ciągnie się od pałacu Holyrood aż do Zamku Królewskiego. To przy niej znajdują się atrakcje turystyczne, szkocki parlament i kilkanaście muzeów. Zarówno te niewielkie, kameralne, jak i edukacyjne, jak Muzeum Pisarzy, jak i te, których głównym zadaniem jest bawić turystów, czyli na przykład Muzeum Whisky czy Kamera Obskura. Mieszkania w takich kamienicach to koszt często ponad 500 000 funtów, albo i więcej. Gdy mieszkałem w Krakowie, myślałem, że ciężko będzie znaleźć mi miasto na świecie, które mnie tak samo zachwyci. I teraz wiem, że się myliłem. Edynburg mnie zachwyca tak samo. Nie bardziej, nie mniej, po prostu inaczej. Za mną tam jest uniwersytet. Życzyłbym sobie studiować w takim budynku. Wiem, że architektura budynku nie świadczy o tym, jaki poziom wiedzy wyniesiesz, ale czyż ta architektura nie jest piękna? A to jedna z głównych ulic Edynburga, Princess Street. Są tutaj sklepy. Sklepy. Idziemy teraz na górę Artura, tak właśnie my Polacy to nazywamy. Naprawdę to nazywa się Arthur Seat, tak mówią Szkoci. Jest to część wygasłego wulkanu w środku miasta.